Prawicowa książka pod choinkę. Zdobądź autograf ulubionego pisarza. Zapraszają Stanisław Michalkiewicz, Witold Gadowski, Grzegorz Braun, Ewa Kurek i inni. Warszawa, 19 grudnia. Start, godzina 18. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak co piątek zapraszam na historię ofiary systemu. Dzisiaj historia Michała Wyżykowskiego, mechanika z Siedlec, który ma do odsiadki 2 lata więzienia wskutek śledztwa, które jak mało które inne pokazuje dziadostwo, paraliż, błędy, a nawet celowe zaniechania organów ścigania. Michał Wyżykowski pracuje jako mechanik, ma w Siedlcach opinię znakomitego mechanika, człowieka, który jest w stanie usunąć każdą usterkę z każdego samochodu. I zapewne tak byłoby dalej, gdyby nie nieszczęście, jakie spotkało go 26 września 2019 roku. Michał razem z kolegą pojechał na zakupy do sklepu spożywczego popularnej sieci. Siedział za kierownicą samochodu marki Ford Fusion. Kiedy on i kolega wychodzili ze sklepu z zakupami, to zauważyli ich policjanci po cywilnemu. Kiedy dwaj mężczyźni wsiedli już do samochodu, kiedy zostawili zakupy w bagażniku i wsiedli do samochodu, a Michał wsiadł za kierownicę, podbiegło do nich kilku ludzi bez masek, ubranych w czarne ubrania i zaczęli do nich krzyczeć. Michał się przestraszył, że padł ofiarą napadu i miał tak prawo pomyśleć, bo akurat Łosice były wtedy w 2019 roku centrum działania takiego prowincjonalnego, ale dość groźnego gangu narkotykowego. Widząc atakujących mężczyzn, Michał nacisnął pedał gazu, ruszył i odjechał z parkingu pod supermarketem. Okazało się, że omal przy tym nie stracił życia, ponieważ jeden z tych mężczyzn, jak się później okazało, policjantów, zaczął strzelać, przebił szybę, druga kula utkwiła w słupku między drzwiami, a trzecia utkwiła w zagłówku przedniego siedzenia niedaleko głowy Michała. Jeden z tych napastników próbował zatrzymać samochód Ford i stanął z tyłu i Michał, ruszając, dodał gazu, potrącił go i w wyniku tego ten mężczyzna doznał złamania nogi. Sytuacja wyglądałaby na zwykły bandycki napad, do jakich czasem jeszcze w Polsce dochodzi, gdyby nie to, że ci napastnicy byli policjantami. No i tu się właśnie zaczyna problem, ponieważ w rezultacie całej sytuacji Michał otrzymał zarzut uszkodzenia ciała policjanta przy pomocy tam narzędzia w postaci samochodu. Jeszcze tego samego dnia Michał i jego kolega zostali zatrzymani. Oni porzucili ten samochód ostrzelany przez ludzi podających się za policjantów w lesie i wracali piechotą. Zostali zatrzymani. Sam Michał Wyżykowski został stłuczony, zbity przez policjantów, zabrany na policyjny dołek, po którym trafił do prokuratury. Prokurator po przesłuchaniu policjantów postawił mu zarzuty i złożył w sądzie wniosek o tymczasowe aresztowanie. Po tym, jak sprawa trafiła do sądu, sędzia się do wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu przychylił i młody mechanik poszedł, niekarany wcześniej, bez żadnego konfliktu z prawem, poszedł na 3 miesiące do aresztu. Wyszedł z aresztu, ruszył jego proces, no i proces był prowadzony w taki sposób, jakiego, muszę przyznać, ja nigdy wcześniej nie widziałem. Po pierwsze dlatego, że prokurator przyjął za pewnik, że Michał i jego kolega chcieli zaatakować policjantów. Tymczasem we wrześniowy wieczór, kiedy ci policjanci nie byli umundurowani, nie pokazywali legitymacji, no, rzeczywiście zapis monitoringu wskazuje, że trudno było ich odróżnić od bandytów. Zdumiewające są zeznania tych policjantów, bo jeden z nich, pan M, tak go nazwijmy, Tomasz M, zeznaje, że jedną ręką szarpał za klamkę, trzymał pistolet, no i zeznaje też, że ręką pokazywał legitymację. Policjant z Łosic miał 3 ręce podczas interwencji policyjnej.
Takich kwiatków jest tam bardzo, bardzo dużo. Natomiast sposób, w jaki prokuratura to śledztwo prowadziła, no wołała pomstę do nieba, dlatego że prokuratura w ogóle nie chciała zbadać, jak to zdarzenie przebiegało. No wysłano wprawdzie jakiegoś policjanta, żeby zabezpieczył kamery z monitoringu z tego sklepu popularnej sieci handlowej. No on zabezpieczył, ale jak się okazało, nie wszystkie. Ci policjanci zeznawali w sposób logicznie ze sobą sprzeczny, no bo jak można trzy ręce mieć, prawda, podczas interwencji. Następnie, prawda, nie chciano dopuścić opinii balistycznej na temat tych kul, nie chciano w ogóle przeprowadzić wizji lokalnej na miejscu zdarzenia, żeby każda ze stron mogła się wypowiedzieć, żeby ustalić, jak to było, bo ci policjanci sami no, mówili wiele takich szczegółów w swoich zeznaniach, że to rzeczywiście wygląda, jakby chcieli upozorować napad bandycki. No, dziwna sprawa. Policjanci przecież powinni się przedstawiać, pokazywać legitymację, tym bardziej, że przecież nikt nie chciał uciekać. No, to, co mnie najbardziej zdumiało w tej sprawie, to to, że w aktach śledztwa, w aktach sprawy znalazłem notatkę dokładnie z tego samego dnia, czyli z 26 września 2019 roku. I tam funkcjonariusz policji z Łosic pisze, że policja otrzymała informację, że w tym Fordzie Fusion, którym dwaj koledzy pojechali po zakupy, miały się znajdować narkotyki. I to by się niczym nie różniło od dziesiątek tysięcy innych takich notatek policyjnych, gdyby nie fakt, że tej notatki nie zarejestrowano w systemie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to tak wygląda, jakby policjanci po prostu już po zdarzeniu wzięli i sobie spreparowali notatkę, żeby mieć tak zwany dupochron, czyli żeby mieć jakiś pretekst, który jakiś dokument, jakiś ślad, jakiś dowód, jakieś cokolwiek, co uzasadniałoby sens ich interwencji, no bo oni tłumaczyli się w prokuraturze, że przeprowadzili interwencję, podeszli do tego samochodu, bo chcieli tam znaleźć narkotyki. Oczywiście żadnych narkotyków tam nie było, no ale uzasadniać te działania miała notatka, tylko że notatkę należy zarejestrować. To nie jest tak, że sobie, prawda, można zawsze dowolną notatkę napisać, no bo wtedy ktoś by sobie napisał notatkę, że się dowiedział, że u mnie w domu się znajdują, prawda, wrak tu polewa ze Smoleńska i tak dalej. Tylko no, taka notatka ma swój określony bieg. Trzeba, ten, kto ją napisze, musi ją wysłać przełożonemu, potem przełożony musi przeczytać, potem należy ją wprowadzić do systemu, nadać jej odpowiednią tam sygnaturę i tak dalej. Dopiero wtedy można podejmować działania, a nie tak, że po działaniach sporządza się notatkę, żeby absurdalne działania policji uzasadnić. A tak dokładnie tak było właśnie w tym przypadku. I prokuratura na to nie zwróciła zupełnie uwagi. No, sprawa dość istotna, no bo to przecież świadczy o matactwie ze strony prokuratury w tym śledztwie. Kiedy sprawa już trafiła do sądu razem z aktami, to w pierwszej instancji zajmował się nią sąd rejonowy w Siedlcach. Przyszła młoda sędzia, dla której była to jedna z pierwszych spraw i rzeczywiście nabierała coraz większych wątpliwości. Nagle ni stąd, ni zowąd tą sędzię odwołano. Przestała się tą sprawą zajmować. Sprawa trafiła do nowego sędziego, ruszyła od początku. Nowy sędzia już nie chciał żadnych nowych dowodów badać. Przyjął wersję policji, skazał Wyrzykowskiego na 2 lata więzienia. Sąd drugiej instancji to podtrzymał. Młodemu mechanikowi, który żyje spokojnym życiem, który nigdy nie miał konfliktu z prawem, który jest żywicielem dla swojej rodziny, groził 2 lata kryminału bez sensu. Ale wiecie Państwo, co mnie w tej historii najbardziej dziwi? Otóż najbardziej mnie dziwią dwie rzeczy, że po pierwsze jeden z policjantów, z którym ja rozmawiałem niedawno zajmując się tą sprawą, pan M, przyznał mi, że kłamał, że jak to powiedział, było ciśnienie na tą sprawę, bo tego chłopaka, który był właścicielem Forda, należało dojechać. Tak mi powiedział wprost. Co znaczy ciśnienie? No ciśnienie to znaczy taka atmosfera stworzona sztucznie od góry w policji na kogoś, to znaczy, że
że trzeba jakieś tam dowody przeciwko niemu znaleźć, albo go zamknąć, albo spreparować i tak dalej. Jeżeli jest na kogoś ciśnienie, to znaczy, że góra, czyli kierownictwo policji, chce go zamknąć. Dlaczego było ciśnienie na tego młodego człowieka, który był tego dnia razem z Michałem Wyżykowskim? No, z jakichś tam względów jego relacje z policją nie były dobre, a nie był to przestępstwa. No, ale nawet jeżeli było ciśnienie na konkretnego człowieka, no to jak można karać i kłamać kogoś, kto z nim przypadkowo przyjechał na zakupy? Znaczy, to jest zupełny absurd. Także to jest jedno. I to jest to, co mnie najbardziej w tej historii zaszokowało, no to właśnie to, że policjanci po latach przyznają, że kłamali, składając zeznania, co rzeczywiście w jakiś tam sposób z tych zeznań wynika. No, druga rzecz to jest zupełnie na bezczela podłożenie notatki policyjnej sporządzonej po już zdarzeniu, czyli spreparowanie dokumentu policyjnego, który miał uzasadniać podjęcie czynności. W wyniku tak przeprowadzonego śledztwa zupełnie niewinny młody człowiek ma trafić na 2 lata do więzienia. Ja tutaj z tego miejsca jeszcze zaapeluję do Państwa. Jeżeli byliście Państwo 26 września 2019 roku w Łosicach pod marketem Biedronka i widzieliście Państwo to zajście, napiszcie do mnie, bo tam się dużo rzeczy nie zgadza, a z monitoringu wynika, że na miejscu byli świadkowie, były postronne osoby, tylko boją się mówić. Bo tak naprawdę to jest historia może nie tyle źle działającego wymiaru sprawiedliwości, no bo to, że on działa tak jak działa, to my wiemy od wielu lat, ale to jest przede wszystkim historia młodego człowieka, który ma iść do więzienia, chociaż zupełnie nie powinien się tam znaleźć. Młodego człowieka, który ma iść do więzienia, bo policjanci dzisiaj po latach twierdzą, że kłamali celowo i mieli tak zwane ciśnienie na jego kolegę. Człowiek, który się znalazł w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, ma iść na 2 lata do kryminału. Szokująca historia, paskudny ludzki dramat wynikający z tego, co zawsze w wymiarze sprawiedliwości, czyli z głupoty, niekompetencji prokuratury i z tego, że sądy bezkrytycznie wierzą, zwłaszcza policjantom, nawet jak w zeznaniach pojawiają się takie kwiatki jak 3 ręce, prawda? Radbym brać udział w takiej wizji lokalnej, w której policjant by pokazywał, jak to 3 ręce, prawda, miał zagospodarowane podczas interwencji policyjnej. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Jak zwykle zachęcam do lektury moich książek. Dzisiaj książka Operacja Okrągły Stół, książka zwieńczenie wielu lat dziennikarskiego śledztwa i badań mówiących o tym, w jaki sposób stworzono ten twór polityczny zwany III Rzeczpospolitą, w której przyszło nam żyć. Jak zwykle bardzo proszę Państwa o udostępnianie moich materiałów, o komentowanie dla zasięgu, o lajkowanie, o łapki w górę. A tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, tym zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite. Każda forma wsparcia jest wykorzystywana na rozwój tego kanału. Za każdą formę wsparcia bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Do zobaczenia.